Dzień dobry. Witam wszystkich w laboratorium technik bardzo wysokich częstotliwości. Dzisiaj zajmiemy się ćwiczeniem numer 5, w którym będziemy badać rezonatory mikropaskowe w technice bardzo wysokich częstotliwości. Standardowo wykorzystamy podczas tego ćwiczenia zestaw dostępny w laboratorium. Jest to karetka pomiarowa wraz z sondą oraz generator wysokich częstotliwości. Zapraszam. Dzisiejsze ćwiczenie rozpoczniemy od kalibracji miernika. Jest to standardowa procedura. Jak zapewne Państwo dobrze wiecie, rezonatory w technice mikropaskowej wykonujemy przez odpowiednie linie transmisyjne zakończone zwarciem bądź rozwarciem. Ich długość elektryczna jest kluczowym elementem odpowiadającym za zjawisko rezonansu. Przejdźmy zatem do wykonania ćwiczenia. W pierwszym etapie pomierzymy poziom sygnału z generatora w funkcji częstotliwości. Częstotliwość środkową zadaje nam prowadzący. My wybierzemy sobie częstotliwość o wartości 1,8 GHz z krokiem 25 MHz. Uruchamiamy generator. Pomiar ten wykonujemy w celu ustalenia wartości minimum i maksimum pola magnetycznego potrzebnego w kontekście weryfikacji wykonanego przez nas rezonatora. Zaprojektowany rezonator zasilany będzie przez sprzężenie, to znaczy będzie doklejany równolegle do linii dopasowanej w odległości około 1 mm. Przejdźmy zatem do pomiarów. Mierzyć będziemy linię 50-ohmową zakończoną dopasowanym obciążeniem. Jak widzimy, amplituda rośnie, więc gdzieś w pobliżu znajdziemy maksimum. Maksimum pola w tym wypadku wynosi 35,7 mikroampera. Kolejny krok będzie polegał na znalezieniu minimum. Wartość pola dla minimum osiąga wartość 30,7 mikroampera. Pomiar należy powtórzyć dla wszystkich częstotliwości w paśmie. Ten był wykonany dla częstotliwości środkowej równej 1,8 GHz. Przejdźmy teraz do pomiaru długości fali w prowadnicy. Aby tego dokonać, musimy pomierzyć odległość pomiędzy minimum a maksimum, co będzie odpowiadało 1/4 długości fali w linii. Aby tego dokonać, wykorzystamy linię rozwartą, gdyż różnica między wartością maksymalną pola a minimalną będzie znacząca. Pomierzona wartość długości fali odpowiada wartości teoretycznej. Tak więc możemy przejść do realizacji projektu rezonatora mikropaskowego. Rezonator ten będzie odcinkiem linii półfalowej o długości 50 mm i nakleimy go 1 mm od linii dopasowanej. Rezonator ten będzie obustronnie rozwarty, gdyż jest to łatwiejsze do wykonania w technice mikropaskowej. Teraz nadszedł czas na pomiar poziomu sygnału w rezonatorze. Ustawiliśmy sondę nad środkiem rezonatora i pomierzymy poziom sygnału w zadanym paśmie częstotliwości z krokiem 25 MHz. Proszę zauważyć, że rezonator nie jest fizycznie podłączony do linii transmisyjnej, w której rozchodzi się sygnał, a mimo to część sygnału niejako przeskakuje na linii rezonatora i dlatego można go tam pomierzyć. Maksymalna wartość pola magnetycznego w rezonatorze, który jest obustronnie rozwarty, będzie znajdować się na środku właśnie linii rezonatora i dlatego w tym punkcie mierzą ją nasi bohaterowie. Wyniki pomiarów w całym paśmie zostały umieszczone w tabeli tutaj oraz na wykresie tutaj. Jak widzimy, im bliżej jesteśmy częstotliwości rezonansowej, tym więcej sygnału
pochłaniane jest przez rezonator, a tym samym mniej zostaje w samej linii. Efekt ten wykorzystuje się powszechnie przy projektowaniu przeróżnych układów wysokiej częstotliwości, np. filtrów. Na podstawie pomiarów, jak można było zauważyć, maksimum amplitudy otrzymaliśmy na częstotliwości 1,8 GHz. Jest to zatem częstotliwość rezonansowa zgodna z naszą częstotliwością projektową. Unormowany poziom mocy na tej częstotliwości wynosi 6,36. Teraz dokonamy pomiaru rozkładu pola w rezonatorze na częstotliwości rezonansowej 1,8 GHz w 10 punktach. Teraz dokonamy pomiaru WFS-u w linii obciążonej rezonatorem. Wartość współczynnika fali stojącej otrzymanego na podstawie pomiarów wyniosła 2,7, co odpowiada gammie równej 0,46. Oznacza to, że rezonator wpłynął na niedopasowanie linii. Pomiar został wykonany na częstotliwości środkowej 1,8 GHz. Dodatkowo pomiar musimy powtórzyć w całym paśmie częstotliwości. W dzisiejszym ćwiczeniu laboratoryjnym dokonaliśmy projektu i realizacji mikropaskowego rezonatora półfalowego. Dokonaliśmy pomiarów jego podstawowych parametrów, takich jak częstotliwości rezonansowej rozkładu pola. I zbadano, jaki jest współczynnik odbicia linii obciążonej tym rezonatorem. Dziękujemy Państwu za uwagę.